69. Ostróda 68. No patrz, tu 60. No i proszę bardzo. Jesteśmy. I 8 km widzisz tutaj gdzieś pole grunwaldzkie. Blisko pola Grunwald. To co, jedziemy na ten Grunwald, czy jedziemy na ten kemping? Jedziemy na kemping. Ja się przebiorę. Za 400 metrów skręć w prawo. Wiejskie jaja sprzedawali. A są niewiejskie? Miejskie też są. Są. Na wsi mogą być też miejskie jaja. Miejskie albo wiejskie. Wiejskie. Ale masz to. Pogoda niestety nie rozpieszcza. Pogoda nie rozpieszcza. Ale mówiłam tatuśkowi, że będzie taka pogoda, a to nie wierzył. Nie kupuj, nie kupuj. Grunwald, pole bitwy 14 km. Mam. Jedziemy na kemping blisko pola bitwy. Zostawiamy autko. Przebieramy się. Cieplejsze ciuchy. I jedziemy zwiedzić pole bitwy. Marzenie tatuśka, który zawsze marzył o tym, żeby tu przyjechać i zobaczyć to na własne oczy, bo to jest miłośnik historii. Cześć, witamy. Jesteśmy przy polach grunwaldzkich. Idziemy aktualnie na pola bitwy grunwaldzkiej. Nie, możemy kupić te bilety od razu. Idziemy kupić bilety do muzeum. Tak, pójdziemy tam. Ciekawe, co zrobisz takim. O! Tam trzeba iść u góry. I to jest pole bitwy, a tu będzie to nowe muzeum, które widzisz tu po prawej. Tutaj o, ono się już jest wybudowane. Ale jeszcze muszą się zorganizować. A tu mamy pole. Ja też nie rozumiem tego pola, bo nic tu nie ma. A to była wojna? No bitwa była na tych polach. Tam wyżej zobaczycie z góry, bo tutaj tak na razie. Poszliśmy daleko. Nie. Tam jak dojdziemy, do tego kupić bintu, jak będziemy wracać. Mama może ci kupi, ale to ze swoich pieniędzy sobie kupisz, dobra? Mama kupi z moich pieniędzy. Miecz masz, nawet dwa. Ja chcę jakąś kufę. To coś popatrzymy jakiś potem. Młotek, czy jakiś miecz. Taki on miał mały mieczek dostaniesz. O, taki o. Ale można jeszcze palca? A jak tu? Tu jeszcze. Ja chcę łuka. Nie, łuka nie dostaniesz. A mogę to? Co? Nie, zostań. Tak, kuszę? Misiu, co ty? Tu jest. No to czytaj. O. Weź to. To jest granicowe oceany. Zagranicowe września jest okupantem niemieckiego klinika i granicowskiego kryteria. No ja to tylko rozumiem. I dlatego myślę, że ale długo. Czyli ciosy kamienne, kawałki ocalonego pomnika z Krakowa odnośnie Grunwaldu, tak? Bo Niemcy niszczyli pomniki tam, gdzie było polskie. Jakaś polskość, czy...
mam do tego pomnika. Flaga Polska, Ukraina. Chiny umieścili tak symbolicznie. Rocznica bitwy grunwaldzkiej. Organizowana królowodzka przyjął swoją nazwę. O tutaj popatrz. Nuo Litwo totus us. Od narodu litewskiego za wspólne zwycięstwo. Widzisz? To jest herb Litwy, pogoń. Na koniu rycerz, pogoń litewska. Papa, idź się tam. To wszystko, co znaleziono po bitwie, to są te oryginalne elementy, bo to z wykopalisk archeologicznych. Tu widzisz bełty takich grotów różnych. O, tu masz od łuków na przykład. Tu masz od konia takie, co mieli na nogach te... Na nogi. O, jak one się nazywają? No to trzodówki. Nie, nie, te strzemiona, tylko no, zapomniałem, słowa mi brakuje. No, to tu jest wszystko. Tu widzisz takie od różnych dzid, jakieś ostrza, widzisz takie o rzeczy, jakieś klamry od paska. Jak to było jeszcze podpisane? Zresztą jest podpisane, sprzączka pasa, fragment rękawicy pancernej. A wiesz, ile tam jeszcze tego jest? Tu masz z kolei broń na przykład, jaką używano. Takie topory, widzisz, jak tutaj masz. To jest takimi rzeczami walczono, takim toporem, on był osadzony na takim tym. Albo takie, o, takie, taka maczuga z ćwiekami, zobacz. Tutaj to są repliki pewnie. Walili. No, walili w głowę, żebyś wiedziała. Albo popatrz, takie z takim ostrzem, takie coś. I takie ostrze to przebijało hełm na przykład. Albo ta, tu taka kulka na łańcuchu metalowa. Drąg, łańcuch i kulka. No to używali jedni i drudzy. To są kordy i tasaki, czyli używano takich tasaków, mieli na przykład... To też jest oryginał? Tak. Wiesz co, to mi wygląda na oryginał, który tu był znaleziony. To jest część rzeczy oryginalnych. Tak jak tutaj masz pozostałość miecza, żelaza, no to to jest wszystko oryginalne. Jakiego? No tutaj masz na przykład topory. Thank you.
Chodźcie. Tutaj będzie nowy gmach muzeum. Już jest praktycznie kompletny. Zobaczcie, jaka konstrukcja. Ciekawa. Jakby przypomina ze stali tutaj. Nie wiem, może podejdziemy kawałek. Co? Za chwilę. Ach, za chwilę. Tu nic nie zobacz, poczekaj. Za chwilę. No i tutaj są pomieszczenia. Tutaj jest wjazd do kempingu. Tutaj jest tak. Plac zabaw. Pistru.
znaleźć. Właśnie opuszczamy już kemping. Jedziemy sobie dalej. Kemping fajny nad jeziorkiem. Piękna pogoda, ale niestety czas nas goni i jedziemy sobie dalej.